powiedzieć, powiedzmy, czy są może jacyś abstynenci na sali, ci, którzy w ogóle naprawdę nie piją? Jezu, sama kurwa góra, tak największe odrzuty, takie bilety z mocą dostali gratis. Tu na kurwieńcy leżą, proszę bardzo. Uśmiechniałem te buźki, takie aż purpurowy darek, no zobacz. Ledwo siedzę, jak jeden wstanie, to cały rząd spięta. Wszyscy jak domino. Dobrze, bardzo miło. Ja próbuję nie pić, naprawdę walczę z tym, żeby naprawdę dużo nie pić, ale mi nie idzie. Bo jak jesteś abstynentem i nie pijesz całe życie, to super. Natomiast jeżeli popijałeś, bądź powiem więcej, byłeś fanem, to nie jest tak lekko. Nie jest tak dobrze. I mimo tego, że znajomi, słuchajcie, mnie zapewniali, wszyscy mówią, że Darek, bez picia to intelekt idzie do góry, siła idzie do góry, nawet penis idzie do góry. Tylko nikt o tym nie wie, bo siedzisz tam w mieszkaniu, w pokoju, płaczesz, kurwa, nikt cię nigdzie nie zaprasza. O tym nikt nie wspominał, że jesteś silny, kurwa, jurny, sam w pokoju. Pies to spierdala, przepraszam. Tylko ci jeźdź tam. Nigdzie nie zapraszają. Dopiero powiedziałem, że będę się zrzucał na wódę, ale nie będę pił. Wtedy mnie zaakceptowali. Prawdziwi znajomi. Prawdziwa przyjaźń. Ja nawet gadałem ze znajomym jednym, który już od lat nie pije. Mówię, co ty robisz, jakie masz zajęcia, bo ja muszę czymś sobie czas wypełnić. On mówi, Darek, fermę mrówek mam. Ja mówię, no to chuj, już dobij mnie teraz nogą od krzesła, czymkolwiek mnie dopierdol, bo już nie wiem, jak się nazywa. On mówi, jak mówię, fermę mrówek? Mówię, no tak, mam fermę mrówek. Ostatnio kupiłem jedną za 300 zł mrówkę kupię. Ja myślałem, że zwariuję, słuchajcie, serio, jedną sztukę? Mówi, tak. A czemu ona taka droga jest? Bo ona jest w ciąży. Ja mówię, w ciąży? Tak. Ja mówię, skąd ty, że jest w ciąży? Może jest po palcówce tylko, skąd może? A tak go lubię wkurwiać czasem, nie mogę powiedzieć. Najgorsze jest to, że naprawdę ciężko, żeby nie pić. Poszedłem na karaoke w Koszalinie, dramat. Poszedłem na karaoke, ty puszcza coś tam, teksty lecą na ścianie z komputera, ale z prywatnego, wiecie, Facebook otwarty, konta tam jakieś jego, zeskakują Messenger, jakaś kobieta mu pisze przez te twoje wczorajsze kurwy, ja się zabiję, ludzie to śpiewają przez te kurwy wczorajsze. Wstyd. Do Hiszpanii mnie wysłali. Ja mówię, dobrze, tam są atrakcje. Pojechałem do Hiszpanii. Rzeczywiście dla niepijących super można spędzić czas. Jest taki na przykład byk elektryczny. Kojarzycie, rozskakujesz i on tak coraz szybciej się buja, coraz szybciej i w końcu tak cię zrzuca i kto dłużej wytrzyma, ten wygrał. To w Koszalinie tego nie ma. Nie. Ale wpadłem na wspaniały pomysł. Słuchajcie, o 3 rano wbijasz się na balety i szukasz największego ochroniarza, największą, najgroźniejszą świnię taką. Patrzysz, kurwa, i podbiegasz szybko z tyłu, jak on cię nie widzi i skakujesz mu na barana, całujesz szyjkę i mówisz, że od początku ci się podobał. I czekasz, aż skurwysyn cię odrzuci. I to jest taki elektryczny byk w Koszalinie. Elektryczna świnia. Ja wytrzymałem najdłużej, to mój rekord. Tak długo wytrzymałem, że ty chciał się potem w kiblu całować. Tak, dobrze, bardzo dobrze. Powiem wam szczerze, że ja uwielbiam jeździć w trasę, uwielbiam jeździć ze stand-upem. Tylko najlepsze jest to, słuchajcie, że zawsze jak gdzieś jadę, to w Koszalinie zawsze ktoś mi męczy konia. Ostatnio jakaś pani podeszła i mówi, panie Darek, widziałem, że do Krakowa pan jedzie, jakby mógł pan tam synowi kole zabrać. Ja mówię, co tam, kolinie ma? No nie, no to jest taka domowa, w słoiku, mówię, no nie, no kurwa, no przez co to ma być? No i to przegania, mówię, odejdź kobieta, kurwa, cygarko jedna. Ale ostatnio moja własna matka do mnie podeszła, słuchajcie, i mówi, Darek, widziałem, że do Poznania jedziesz, jakbyś mógł mi ogarnąć grzyby. No słucha, no grzyby, jakbyś mógł mi ogarnąć, ja mówię, jakie grzyby, mamo? No, no kurki, podgrzybki, to ja mówię, udało się. Już trzymałem przez moment. Ja mówię, dobrze, mamo, załatwię ci. Będę jechał tam drogą, tam te grzybiary stoją, to załatwię. No i zapomniałem, słuchajcie, adrenalina tak pompuje przed występem, że zapomniałem. I wracam wieczorem, patrzę i grzybiar już nie ma. Ale była dziwa. Zatrzymałem się, co ja się nie zatrzymałem. I ona podchodzi, mówi 100 zł. Ja mówię, masz kobiałkę i zapierdalaj. A co? Matka będzie nieszczęśliwa, nie można. Mamy rozczarować. Wiesz, jaka wkurwiona wróciła, bo w życiu tak się nie najubała. Wolę lody robić i sobie te grzyby zbierać, śmieciu. Ja wiem, że lata nie będę ci mówił, jak masz żyć, prawda? Tak, to są przygody koszalińskie, ale powiem wam szczerze, że jak chcesz uciec oczywiście z Koszalina, to możesz. Pociągiem najwygodniej, bo wszędzie dojeżdżaj, nie musisz prowadzić, możesz, prawda, tam sobie poczytać czy coś. I pendolino jeździ też przez Koszalin. Myślicie, że a, Darek tam gówno musi, że nie, nie, pendolino mamy. Tylko nie zawsze się zatrzymuje, prawda, w Koszalinie. Czasem po prostu przejeżdża. Nawet jak ma się zatrzymać, on pierdoli. To no, oni decydują w czasie rzeczywistym. Ludzie czekają z walizkami, prawda, na peronie, że coś ci przejeżdżają. Ha, ha, dzisiaj nie, śmiecie. Czasem konduktor dupsko przyklei, kurwa, na ten do szyby. No wstyd, jak chuj. Rodzice zasłaniają dzieciom oczy, nie, żeby tego nie widziały.
Niepotrzebnie w ogóle, bo NFZ w Kaszanie nie działa, dzieci są prawie ślepe, nic nie widzę. Tam nic nie dostaniesz, tylko diagnozę dostajesz u lekarza, zero rozwiązań, przychodzisz z dzieckiem, proszę pana, on tak blisko czyta, chyba źle widzi. Kurwa, żeby tylko można było coś z tym zrobić. Nic. I jedziesz, słuchajcie, pendolino oczywiście jest, ale jest też TLK, które zatrzymuje się zawsze. Dla tych, którzy nie wiedzą, TLK to jest upośledzone pendolino. To już lepiej towarowym z krowami się wybrać. Jest więcej miejsca, mniej jebie, aż tak. No i towarzystwo lepsze, lepiej z krowami naszymi dumnymi niż kurwa z knurami. Także jest kurwa. I oczywiście, co jest najlepsze, że jedziesz TLK. Oczywiście warsa nie ma, nie. Jedziesz kurwa na południe 11 godzin, wars nie istnieje, jest tym z wózkiem. No bo jak jedziesz 11 godzin, to Prince Polo byś opierdolił, prawda? Tak myśli TLK. I oczywiście złotówkę w sklepie, tam 6 zł. No trzeba na czym przypierdolić. Nie? Ja mówię, poproszę jedną. Wie, o stare są, skleił się, dwa wziął i to 12 będzie. Nawet tu mnie w chuja robi. Na początku żeśmy się śmiali z tego typa z wózkiem. Nie, ale śmieszne, kurwa. Po 3 godzinach byśmy go szukali, słuchajcie, z latarnią, jak Indiana Jones, gdzie jesteś, kurwa, zbawicielu. Musieliśmy całować się w przedziale z typem z brodą. Najwyraźniej ktoś ze mną jechał tam, ta pani. Siostrę zawsze bieram na występ. Jebana zawsze pomoże w dobrym momencie. Gdzie? Dzięki, Angelika. Gdzie? O, brawa dla Angeliki, ale pięknie. Musieliśmy się całować, słuchajcie, z typem, normalnie z brodą, normalnie w ślinę lecieliśmy. Bo miał tutaj pełno odruchów od Prince Polo, tylko tak mogliśmy przetrwać, kurwa, tą podróż. Tak, i oczywiście alkohol jak chcesz, to też nie kupisz, nie ma alkoholu, ale jak jest popyt, to jest podaż, prawda, i jest taki typ, który wsiada na peronie tym samym i zaraz wysiada. Taki, wiecie, nielegalny gościu z torbą sportową, on ma tam pełno browarów, on chce pomóc. I jest tak zdziwiony, że robi coś nielegalnego, że on zapierdala. To jest flash, no nie tak, piwo i już jest w taksówce. Ludzie biegną za nim, chłopie, tutaj on nie, on już do domu jedzie, w domu wraca do żony, kurwa, nic nie sprzedałem już. Cyf. Ale powiem wam, że ostatnio zaszczyt nas kopnął, bo byliśmy w UK ze stand-upem, tak, do Anglii nas zaprosili. Tam zawsze ktoś chce nam, wiecie, tak trochę dojebać, że jesteśmy z Polski. Jakiś gościu, który mieszka za 4-5 lat, jakiś organizator, zawsze chce się pochwalić. No i ostatnio, żeśmy tak sobie po wstępie usiedli, on nas zaprosił tam na chatę i taki właśnie siedzi dumny i mówi, co dalej z Polski, no nie? Ja mówię, no tak. Co bieda u was, co, kurwa? Ja mówię, no teraz lepiej, raz gorzej, no staramy się już nie narzekać. No widzisz, a ja już 5 rok w Anglii i w końcu widzę pieniądze. Daj, patrzę po tej chacie, na niego. Mówię, Wojtek, a wiesz, że jakbyś w Polsce tyrał 6 dni w tygodniu, po 12 godzin, jadł tylko konserwy i spał w jednym mieszkaniu 7 osób, też byś odłożył. Mózg mu rozjebało, nie? Całą logikę mu zepsuło. Dziękuję bardzo. Tak, ale słuchaj, kultura w Anglii, kosmos. Mi to rozwaliło głowę. Ostatnio jedziemy sobie, słuchajcie, chodnikiem. Obok jedzie, słuchajcie, ulicą dziewczyna w czapeczce, wiatr jest w białą czapeczkę. Na jezdni. Za nią ogromny autokar. Po heblach, po hamulcach zatrzymał się. Kierowca pokazuje, proszę bardzo. Tu jest czapeczka, ona podchodzi, zakłada tą czapeczkę, kłania się, dziękuję, kierowca jej dziękuję. I odjeżdża, i on odjeżdża. Ja kurwa stoję tam, nie mogę szczęki zebrać z tego zjezdnia, nie? Ostatnio ja byłem świadkiem w Koszalinie dla kontrastu. Typ pierdolnął pieszego na pasach. Wychylił się z mną i żyjesz, on żyje i mu wpierdolę. Co mnie w kurwa straszysz? Przem, że pójdę do kryminału przez ciebie śmieci. Najgorsi są nasi, naprawdę Polacy, ci, którzy muszą w ogóle zmienić swoje życie, którzy chcą polecieć. No bo do Anglii teraz bilet kosztuje tyle, co duża pizza. Także albo możesz się napierdalać, albo zmienić swoje życie. Część ludzi wyjeżdża, słuchajcie, ci są najgorsi, ma 50 funtów w kieszeni, żeby sobie wydać radę, 50 funtów, z czego 40 na bezsłowym rozpierdala. Ach, co tam, może to mój ostatni raz. Oczywiście flacha, godzinę 40 będzie leciał, on się stresuje, musi 07 sam. Był chyba taki agent, prawda, 07 zgłosza. I on najebany wchodzi, słuchajcie, do samolotu, ja już jestem wkurwiony, ja lubię, jak wszystko działa, wszystko ma być elegancko. A ten śmieć już tak nawalony idzie, słuchajcie, z tą torbą, nie widzi. Ma znaleźć miejsce, ma 13 co, on szuka. Tutaj są oznaczenia, on szuka. 12 co? 16 co? Gdzie jest 13? Stewardesa go sadza, ja już jestem wkurwiony. Ja wiesz, bym wolał, żeby terrorysta szedł z ładunkami, bo ten przynajmniej ma cel w życiu. A ten śmieć po co ci? Ja już teraz się, słuchajcie, siedzimy, już mamy lecieć, ja już mówię, żeby tylko mnie nie obrzygał. I słuchajcie, nagle komunikat od pilota.
I'm sorry, but the plane will be delayed about 2 hours. Ja mówię, kurwa! Wszyscy na mnie. Za chwilę ten sam komunikat po polsku. Przepraszam, ale samolot będzie opóźniony jakieś 2 godziny. Wszyscy, kurwa! Dziękuję bardzo, Warszawa. Byliście zajebiści. Dziękuję bardzo. Darek Gadowski!